Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wizards and Warriors. Ja jestem Julius Vandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować zwiedzanie Asylum. Właściwie zaczniemy je pełnoprawnie, bo w poprzednim odcinku nie udało nam się tego dokonać. Weźmy sobie ten Flame Strike'a. Nie, to nie było dobre. 12. Ciach. Dobra. Ciekawe, czy teraz uda mi się to przestrzelić mocno. Nie! To dalej jest... Dobra, czyli lot. I po prostu idziemy klasycznie tą drogą. Iluminacja, poproszę. I tutaj mamy buzdygan, który nie możemy... I can't carry anymore. Dobra, tu jest. To jest jakiś lepszy buzdygan, więc ja bym go sobie zostawił. Tą czaszkę szczura zostawię oczywiście, bo to może związane z zadaniem być. Będę pamiętał, gdzie jest, tak czy siak. Dobra. Okej. Gospodarza tego trumny trzeba się pozbyć. A, dobra. Nie było potrzebne dobicie. Doskonale. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy nic. No dobra. Okej. Czyli zrobiliśmy kółeczko. Teraz tak. Tutaj. Dobra, tutaj mamy te... A jak się cofnę? Jak się cofnę, to dopiero będą efekty. Dobrze. Poproszę zatem. Nice. Dobrze, ja nie mam sensu, zdobył poziom. Wykorzystajmy to. I 3 punkty aż na... do tego, do zdolności, tak? No to... Dobra, niech będzie to do pickpocketing ci się przyda. I my teraz już solidnie rozwijamy pickpocketing. Bo się nam przyda. Na późniejszym etapie rozgrywki. Dobra. Czy tu mamy jakiegoś mieszkańca? Czy ta krypta jest niezamieszkana, jednak zamieszkana? Dobrze. To się pozbądźmy tego pana. No dobrze. Pan pozbyty. Okej. Aha, bo tędy chyba jest droga do tego miejsca, gdzie były skrzynie. Tak jest. Dobra.
flaszkę ty weźmiesz, Adzira. Natomiast coś tu jest, nie wydało mi się. To jest złoto. I to jest złoto. Świetnie. Ja bym sobie wrócił tutaj. I porozbijał te. Beczki, skrzynki. Nice. Potki wzięte. To są oczywiście mikstury leczące, żeby nie było. Chyba kiedy Adzira będzie miała poziom? Zostało ile? 1100. Na razie oni zdobywają te poziomy szybko, ale później dojdzie do takiego momentu, że na awans trzeba będzie czekać długo, więc tutaj jakby tylko na początku jest takie hura. Oczywiście można to niwelować. Nie da się. Dobra, myślałem, że się uda mi strikować, no ale dobra, nie da się niestety. Czy tu jest? Tak, to jest winda. Dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że to jest winda. Strzała? No dobra, niech będzie strzała. Strzały w dużej ilości są cenne, jeśli chodzi o wartość. Prochy, etc. Dobra, 3DH weźmiesz strzały? 3DH weźmiesz strzały. No. Kurde. Okej, tu nic nie ma. Nic naprawdę przykopiłem masę ciekawych rzeczy, ale nam nic trudno. Dobra, uwaga na ryby. Dobra. Wracamy się zatem na do miejsca, w którego przyszliśmy. Tu było tak, tu się przechodziło, tu było kółeczko. Dobra, tu się robiło. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Okej, okay, tu się jeszcze. Dobra, już pamiętam. Hilda, za... mi się pada mi? No meteor. No i resztę już. Chłopaki się wykażą zdolnościami. Powiedziałem, się wykażą, jak se trafią. No, 3DK go wykończył. Dobrze. Adzira doleczy. W lewo czy w prawo? Właściwie to... nie ma nic, więc idziemy w prawo.
Aha, to można przeskoczyć, ale nie radzę. Okrężna droga też nas tam zaprowadzi. Zabite. Strzały kolejne. Panie, na cholerę mi strzały. Dobra. Okej, tu nic nie ma. Idziemy w tą stronę. Zatem. Aha, to były stopnie. No dobra. Zombie. Pięknie! No jestem pod wrażeniem. Szkoda, że te zombie nic po sobie nie zostawiają, ale no... Nie wymagajmy za wiele od zombiaków. Lewo czy prawo? Na razie może skrzyni. A złoto? Nic? Hej. Te śluzy mają odgłos jednego z potworów z KND. Taka była kiedyś gra Crash Kill and Destroy. Tam właśnie występował taki pająk, że wydawał dokładnie ten sam dźwięk. Okej. Okej, mamy poziomy dla naszych głównych wojowników. Do intelektu. Teraz... Dobra, do miecza. 3DH natomiast... Will i Spirituality na pewno będzie ci potrzebna. Do miecza. Ktoś jeszcze? Nikt. A komu brakuje? Arieli niewiele, a Dzirze też. No trochę jeszcze. Janowi to tym bardziej. No i Hildzie. Czyli następno będzie do. Odstrzału Ariela. Dobra, może najpierw sprawdźmy tamtą odnogę, co to było. Szczury i. Na razie nie ma nic.
Dobrze. Kontynuujmy zatem nasze zbieractwo. Oj, ale się obawimy, coś czuję. Ale się obawimy! Dobra. No co? Spokojnie. Bez nerwów. Tutaj nie ma nic. Idziemy w tą stronę. I tu mamy ten... przerwany most, którym mogliśmy przeskoczyć, ale ja nie radziłem wtedy. I teraz tak, moi drodzy. Tutaj mamy... Cyf profilaktyczny. Tutaj mamy, moi kochani... przykład fontanny, który daje nam złe rzeczy. Ojej, ty jesteś... otruty. No dobra. O właśnie, to co mówiłem, nie? Lord. Ta fontanna paraliżuje, więc warto z fontannami uważać. No dobra. Teraz jesteś otruty, więc co się dzieje? No nieważne. Może się napił przed chwilą z fontanny. Tak czy siak... Bo gra z truciznami będzie... Trzeba ten problem rozwiązać jakoś. Potki idą do ciebie. Trzeba będzie rozwiązać problem trzeba będzie, jak będziemy w następnym lochu, ale to spokojnie, na razie pierwszy w przyszłości. Jan Jansen za to nam otworzy skrzynię i zobaczymy, co w niej jest. Prawdopodobnie stoi do niej złym, złą stroną, ale co tam. A jednak nie. Dagger, treasure chest, scroll. Dobra, weźmy jeszcze te daggery, już trudno. Dobra. Tu. Let me have a look at you. Do not be afraid, I will beat you. I may look hideous, but I'm not a monster. My name is Scorpion. Once I was human, but now I am sick. Yes, very sick. The sickness has fallen upon me. Okay. Sickness. Skaven. I am... or shall I say, was the great Scorpion. I thought I could command the death, but the sickness has done me in. I was once just as healthy as you, yes. But my morbid curiosity has led to this monstrous form. On gada prawie jak Skaven z... Skaven z... Warhammera. Co już w tej krypcie? This crypt was the best place
for my experiments. So many dead things to play with. Now, I must remain until I find a cure for this uncontrollable contagion. Eksperymenty? I've always been curious about the dead. Yes, yes, yes. Even as a child, I would sneak into the graveyard and dig up the bones. But it wasn't until I began to dabble in magic that I really started to uncover the secrets of the dead. They have so much they can teach us. Really? Dobra, jakie lekarstwo? Soon I will have an antidote that will control the sickness. Yes, yes, yes. Once I'm cured, I will lead my undead army into the world. We will kill everyone. Yes, yes, yes. And when everyone is dead, I will give them new life. The dead will obey me and me alone. Yes, yes. Yes! Ha, ty jesteś szalony. Contagion, co to jest? I created the elixir here, in my lab. Yes, yes, yes. It began with the rats. I took their bones and poured the bubbling contagion onto them. The bones began to move. Yes, yes, yes. They were alive once more! But I could not control them. My dead rats escaped, and before long, they were spreading the sickness everywhere. It's like a plague. Yes, yes, yes. Now, all the dead are being reborn. I fear it will soon escape the confines of this old crypt. I must find a cure. The dead will never die. Powiedz coś o swojej chorobie. The sickness spread only through the dead. It settles upon the unliving and gives life to their bones. It changes them. Yes, 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 strengthens them. With four apprentices, I came to this crypt to bring life to the lifeless. We created a contagion. Yes, 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 a potent contagion. Uczniowie. We were all so eager to learn the secrets of the dead. We came to this crypt hoping we could find them together. But when we caught the sickness and began rotting, my apprentices fled the crypt in fear. They should be here with me, searching for a cure. But they have lost all touch with their humanity. Now, monsters forevermore. Okej. Graveyard. My undead children are hungry for the living. These grisly walls can no longer contain them all. They spread the sickness with every breath. It will not be long now. Yes, 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 yes. Once I found the cure, we shall rule the world! Jesteś szalony, gościu, ale powiedz mi coś o secie. Lord of death, Lord of the dead. Through his power,
I have unleashed the secrets of the dead. Okej, ja go zostawię tutaj. Można go zabić. Ale tego nie będę robił, ponieważ no... Nie chce mi się tak powiem szczerze. Okej, teraz tak, obok niego tutaj gdzieś jest dźwignia. Dokładnie. Otwiera przejście tam na dół. A na dół, moi drodzy, skoczymy sobie w następnym odcinku. Tak więc to było na tyle. Ja bym już z Vandelf. To było Wizards and Warriors z następnego odcinka. Na razie. Cześć.